Wprowadzenie ulg podatkowych, szczególnie tej zwalniającej z podatku osoby do 26 roku życia, ale też obniżenie stawek podatkowych i gospodarcze skutki pandemii wywarły negatywny wpływ na budżetowe dochody miasta. Okazało się, że wpływ z tak zwanego udziału w PIT był niższy nawet od tego, który prognozowało Ministerstwo Finansów. Była to kwota blisko 3 miliony złotych niższa niż ujęta w budżecie, ale nie było to tąpnięcie takie, które spowodowało istotne zachwianie w realizacji dochodów budżetowych miasta i w realizacji wydatków. To przeszacowanie zdarzyło się jednak tylko raz. Z analizy dokonanej przez Wiesława Stelmacha od 2015 roku do kasy miasta wpływało zwykle nieco więcej pieniędzy z PIT-u niż wynikało to z prognoz resortu finansów. Praktycznie od 2015 roku, z roku na rok, poza rokiem pandemicznym ubiegłym, wpływy do budżetu z tytułu PIT-u były wyższe niż te podawane przez ministra finansów o około 10%. W jednym roku 8,9%, 11%, średnio 10%. Tegoroczne wpływy również zdają się potwierdzać dotychczas stabilną, poza pandemicznym rozchwianiem, sytuację. Realizacja tego roku przebiega podobnie jak w latach poprzednich. Czy tutaj w poszczególnych miesiącach jest wzrost, no taki dosyć zróżnicowany, nawet 170% w stosunku do wpływów w danym miesiącu w ubiegłym roku. W jednym miesiącu było minimalne obniżenie o 2%, natomiast średnio jest to 11% więcej niż w roku ubiegłym i szacujemy, że dochody osiągnięte w tym roku z tytułu PIT-u będą wyższe niż te założone w budżecie miasta w granicach 6 do 9 milionów. Czy o tyle będzie więcej niż zaplanowane, czy to będzie kwota albo 90 milionów 500 złotych, albo około 93 milionów złotych. W 2022 roku nastąpi jednak istotna zmiana. Tak zwany Nowy Ład zakłada, że podatnicy za pierwsze 30 tysięcy rocznego dochodu nie zapłacą ani złotówki podatku dochodowego, w którym udział mają samorządy. Na korzyść podatników zmienia się również wysokość drugiego progu podatkowego. W efekcie do naszego wspólnego miejskiego portfela wpłynie z PIT znacznie mniej pieniędzy. Na przyszły rok, w związku z tymi zmianami, które wprowadził Nowy Ład, mamy podaną kwotę blisko 79 milionów złotych. Czyli jak widzimy, jest to kwota niższa od szacowanych wpływów w tym roku od 21 do 23 milionów złotych. O tyle pieniędzy wpłynie mniej. Taki spadek dochodów niewątpliwie spowodowałby prawdziwe trzęsienie ziemi w samorządowych finansach, dlatego rząd zdecydował się zrekompensować samorządom tę bolesną stratę. Z tytułu jednorazowej subwencji takiej, która ma pokryć ubytek tychże dochodów, wpłynie do budżetu miasta 13 milionów 700 tysięcy złotych. Czyli przykładając taką zwykłą miarę do tego, co mogłoby wpłynąć przy tych tendencjach, które są w bieżącym roku do naszego budżetu, ubytek tych dochodów oscylować będzie od 7,5 do 11 milionów złotych. Mimo to dla suwalskiego budżetu miejskiego rewolucja w systemie podatkowym oznacza poważne cięcia. Pierwszą jak gdyby pozycją, która będzie ograniczana, są wydatki inwestycyjne. Będą one ograniczone do tych zadań inwestycyjnych, na które pozyskujemy środki zewnętrzne. I tutaj mamy dobrą wiadomość, bo otrzymaliśmy z budżetu państwa na realizację programu Nowy Ład blisko 30 milionów złotych na inwestycje związane z modernizacją obiektów sportowych w Oświacie. I to jest fajna rzecz. Tutaj niektóre inwestycje, szczególnie chodzi o modernizację, a praktycznie budowę od podstaw basenu przy szkole podstawowej nr 10, ta inwestycja będzie dwuletnia, natomiast pozostałe inwestycje zamkną się w procesie realizacyjnym w przyszłym
roku. To jest takie dodatkowe, fajne wsparcie, bo to jest 90% realizacji, kosztów realizacji inwestycji sfinansowanych ze środków państwowych. Natomiast mamy pewną lukę w finansowaniu wydatków bieżących, tym bardziej, że jest olbrzymia presja na podwyżkę wynagrodzeń. W bieżącym roku nie przewidzieliśmy w budżecie środków na tego rodzaju regulacje. Ostatnim rokiem, w którym podwyżki wynagrodzeń były wprowadzone, to był ubiegły rok, chociaż pandemia, ale wywiązaliśmy się z tych swoich zobowiązań wobec naszych pracowników z samorządowej sfery budżetowej. Na przyszły rok planujemy ujęcie w budżecie miasta środków, które w istotny sposób poprawią sytuację materialną naszych pracowników, bo te płace naprawdę w sferze budżetowej są żenująco niskie. W gronie osób, które mogą liczyć na podwyżki, nie ma nauczycieli. Oni są wynagradzani na podstawie innych zasad. Tutaj decyzje co do wysokości wynagrodzeń podejmowane są na szczeblu rządowym. Spięcie przyszłorocznego budżetu nie jest łatwym zadaniem. Zgodnie z logiką, tak zwane bieżące wydatki powinny zmieścić się w wartości bieżących dochodów. Tymczasem dochody zmaleją, a wydatki urosną. Jak odczują to mieszkańcy? Spróbujemy, żeby budżet skonstruować tak, aby był on bezpieczny i aby usługi, które świadczymy dla naszych mieszkańców, były na odpowiednim poziomie. I abyśmy nie wycofywali tych ulg, które są wprowadzone w ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca. To jest istotne wsparcie dla naszych mieszkańców. Miasto od dwóch dekad zmienia swoje oblicze dzięki bardzo licznym inwestycjom. Suwałczanie są im przychylni, bo wciąż pamiętają stagnację z końca ubiegłego stulecia i bardzo nie chcą, by ona wróciła. Samorządowcom również zależy na tym, by miasto nie pogrążyło się w szarzyźnie i marazmie. Na inwestycje pieniądze się więc znajdują. Pozyskiwane są środki z unijnych funduszy czy budżetu państwa, jak choćby ostatnie blisko 30-milionowe wsparcie. Ale są i sceptycy, którzy pytają, czy stać nas będzie na utrzymanie tego, co zbudujemy. Te inwestycje, które są realizowane, mają jakiś wpływ na kreowanie wydatków bieżących. Szczególnie chodzi tu o pływalnię miejską, ale ona funkcjonowała w poprzednich latach również. Także to nie jest nowy wydatek, który pojawi się nagle. Zostało wstrzymane funkcjonowanie tego obiektu w bieżącym roku. Natomiast pozostałe wydatki nie mają aż takim dużego wpływu na poziom ogólny wydatków miasta. Myślę, że nie przestrzelimy, a jak spojrzymy na strukturę inwestowania w ostatnim okresie, to dotyczy to głównie infrastruktury drogowej, czy tej, która jest niezbędna dla normalnego funkcjonowania miasta i poprawy jakości życia w naszym mieście.